tym odcinku pokażemy Wam najlepszego suwa na świecie. Another little wannabe gangster trying to play hard. Oto jest i najlepszy SUV na świecie, czyli Range Rover Sport, ale w takiej fajnej wersji SVR, czyli Special Vehicle Operations. Wersja z 2016 roku, legitymująca się mocą 551 koni mechanicznych, które czynią z tego samochodu naprawdę bardzo uniwersalny pojazd do przemieszczania się z rodziną w bardzo kulturalnym tempie. Różnice pomiędzy wersją SVR a zwykłym Range Roverem Sport przede wszystkim. Tutaj takie fajne skrzela na masce i na błotniku. Przeprojektowane inne zderzaki z większymi wlotami powietrza. Tutaj mamy fajne LED-owe lampy. Jest to jeden z najlepiej fabrycznie brzmiących samochodów na świecie. Był specjalny sztab inżynierów, żeby z tego wydechu, z tego silnika jak najlepszy dźwięk wyciągnąć. Nie jest przesadnie głośny, ale barwa tego dźwięku jest tak mięsiście soczysta. Tego traktora. No właśnie, tego traktora. Poprzednia generacja była na ramie, tu jest nadwozie samonośne i przy projektowaniu tej generacji zaoszczędzono ponad 400 kg w stosunku do poprzedniej ze względu na zastosowanie aluminium. Platforma tutaj jest aluminiowa. No i między innymi maska jest aluminiowa, tylna klapa jest aluminiowa, drzwi też są aluminiowe. Praktycznie cały jest aluminiowy, nie? Masa własna to jest około, no nie można powiedzieć, że mało, bo i tak około 2 ton 100 kg, ale jak poprzedni ważył prawie 3, no to jest różnica, prawda? Co trzeba zaznaczyć, auto jest składane ręcznie. Ręcznie, dokładnie. Jest specjalna fabryka, która składa Jaguary, Range w odmianie SVR. Fabryka dostaje gołe nadwozie i jest uzbrajane totalnie we wszystko, tak? I za to się płaci. Dla mnie ten samochód jest pojazdem spełniającym wszystkie kryteria. Jest turboszybki, bardzo dobrze wykonany, luksusowy. No i przede wszystkim, co jeszcze trzeba powiedzieć, bardzo dobrze nadaje się w teren. I to nie taki, że jedziemy sobie kamienistą dróżką, tylko normalnie można się nie wpierdzielić w błoto ze względu na tryby w tym zawieszeniu i napędach i ten samochód i on naprawdę ma reduktor, nie? I on ma reduktor, on zajebiście jeździ w terenie. Ale wiesz co trzeba powiedzieć? Jedną rzecz. W naszej firmie kochamy kompresory. No. I tu też jest kompresor. No. Tylko go k***a nie widać. No. My to robimy w takiej... No. My robimy w takiej specyficznej branży, że my nie lubimy aut z turbo. My lubimy kompresory. No i ten samochód spełnia jedno z kolejnych wymagań Bartka, czyli posiada kompresor. Nawet jest napis, proszę bardzo, potwierdzenie z fabryki wyszedł, że supercharger, nie wyrwę, bo jeszcze... Ja mnie wyrwie z butów, jak to zrobię. No. Dobra, no jest. Taki srebrny. Proszę Państwa, 551 koni, które rozpędza ten samochód do setki 4,5 sekundy. Dwutonowe auto. Dwutonowe auto. No, prędkość maksymalna, ograniczenie oczywiście do 250 na godzinę, ale w kuluarach się mówi, że jak się zdejmie ogranicznik, to potrafi nawet dojść do 300 na godzinę. To jest naprawdę, jak dla mnie osobiście, to jest samochód, który spełnia wszystkie, naprawdę wszystkie wymagania. Nie? Możesz mieć dynamikę jak chcesz, masz komfort, naprawdę jakość użytych materiałów, przewieziesz 5 osób, masz bagażnik, możesz wjechać nawet w pole, tak? A przede wszystkim Range Rover, mam takie spostrzeżenie swoje, że dajmy na to, nie wiem, jedziesz na jakieś spotkanie biznesowe czy coś, nie? No to w Polsce Range Rover nie jest jakoś mega popularny, ale naprawdę potrafi to wzbudzić szacunek, bo na przykład w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach, nie? Oprócz G-Class są Range Rovery i są naprawdę szanowane. No ale zobacz, dwór królewski, czym jest wożony? No, Range'em. Wszystko Range'ami. Wszystko Range'ami, tak? On nie jest też jak na SUV jakiś mega wielki. Nie, ta bryła jest taka fajna, zbita, no, zwarta, no, nie? Wady, no, jak każdy samochód jakieś tam ma. No tak? Na pewno jakieś tam, no na pewno pali. Można by powiedzieć, że zatrważające ilości, no, przy pałowaniu. To jest jedyna i największa wada tak naprawdę. No ale to każdy, wiesz, silnik z kompresorem wciśnie, tak? Ile mu tam wstawisz. Ale tak do takiego przemieszczania się, patrz, nie chcesz jechać szybko, nie agresywnie, to sobie, wiesz, lecisz. Wracaliśmy wczoraj z Warszawy, spalił chyba 11 litrów na 100. Dobra, to my się zmienimy i zobaczymy, jakie wrażenia Kuba będzie miał. A nie, przepraszam, przepraszam. To ma dociągi.
jest przeciążenie. Powiem podziwu, nie? Poważnie? No! Ta skrzynia tu robi taką robotę. Jeszcze lepiej by strzelał, jakby było rozgrzane tak do końca. W sensie jakbyś tak jechał może z godzinę, wydech by się nagrzał, to wtedy by strzelało jeszcze fajniej. Ale i tak jest dobrze. Fajne są też te przegazówki przy redukcji. Kurde. Dobra, to już wiem jak było. A nie da się mówić. Złoto. No jest, naprawdę. Kurde, dobra fura. Ale lekko kierownica chodzi. Zajebiście leży w dłoniach w ogóle. Ona nie jest ani gruba, ani cienka. Ma taki fajny wieniec. I zimne aluminiowe opadki. Jest grzana przednia szyba nawet. To też nie jest takie oczywiste w dzisiejszych samochodach. No nie, to jest bardzo taki, kurczę, jeden. To jest dobry bajer. Lepszy. Coś, co powinno być w każdym samochodzie. Przede wszystkim, co jest też fajne, że ten wydech w tym aucie, on nie męczy. Można takie określenie, elegancki bandyta. Jakbyś tak bardzo chciał. No, jest taki zakapiór troszkę, nie? Siedzimy sobie w Range Roverze SVR z 2016 roku i zobaczcie. Tutaj wszystko oprzyte skórą, mięciutkie. Tutaj są prawdziwe karbony. Nie ma żadnych fejków, tutaj dwa jakieś tam cup holdery, zapalniczka. Fotele tutaj obszyte skórą również, taką bardzo dobrej jakości skórą ręcznie, z wybitym logiem SVR. Opcjonalne, kubełkowe przede wszystkim, bardzo wygodne, wbrew pozorom. Ogrzewane, tak samo tylne fotele również są ogrzewane, które też są przy okazji wyprofilowane tak lekko kubełkowo. Gigantyczny podłokietnik również obszyty skórą, kierownica oczywiście też obszyta skórą z łopatkami do zmiany biegów. Tutaj mamy ekran dotykowy, czujniki parkowania, kamera cofania, wszystko czego tylko do życia potrzeba. No i tutaj przychodząc dalej, skrzynia ośmiobiegowa ZF8 HP. Znawcy tematu pewnie będą wiedzieć, o co chodzi, że to jest bardzo dobra skrzynia, która bardzo dobrze zmienia biegi. I tutaj mamy, przechodząc dalej, tryby jazdy, czyli asfalt, śnieg, jakieś tam leśne tryby, piasek i przechyły. Co? Kurde, nie mogę, no, leśne tryby mam. Czekaj, a jest tryb na grzyby? Tryb dynamiczny, sportowy, czyli ogólny taki jeszcze jest. Trawa, żwir, śnieg. Błoto kolejny, czyli ten leśny, piach i głazy kamienie. I on sobie wbrew pozorom naprawdę, nie widać tego po tym aucie, ale bardzo dobrze sobie radzi w terenie. No i tryb automatyczny sobie możemy wybrać taki, że jakby system sam rozpoznaje, po jakiej nawierzchni jeździmy. Tutaj są przyciski od pneumatycznego zawieszenia, od podnoszenia do góry na dół. Przycisk od klap wydechu. Ja osobiście cały czas bym jeździł na włączonym. Ten start-stop piękny, ekologiczny. Tutaj dalej podsufitka z Alcantary, panoramiczny dach przez całą długość praktycznie samochodu idący. Podgrzewana kierownica, też obszyta skórą, poduszka obszyta skórą, wielofunkcyjna, elektrycznie regulowana. Fotele również elektryczne z pamięcią. No i o wnętrzu myślę, że to tyle. A w sumie jakby tak pomówić trochę o konkurencji, jakiego on ma de facto takiego konkurenta, takiego naprawdę, z którym mógłby się równać? Ale mocowo, czy jak? Mocowo. Powiedzmy taka kategoria SUV-a takiego zawadiaki, nie? To Grand Cherokee albo Trackhawk. SRT albo Trackhawk. SRT albo Trackhawk. No, ale coś jeszcze na pewno jest. No G-klasa. No G-klasa. G500. No, ale G-klasa w porównaniu do Range'a się nie prowadzi. No tak. Bo to jest już typowa, G-klasa to jest typowa bulwarówka. Nią się nie da jechać teraz. W sensie, bo to jest taki mega kanciasty samochód, wiesz. Aerodynamika żadna, cegły. Ciężko się to użytkuje w trasie, ewentualnie tego do miasta. No to nic mi na tę głowę oprócz tego Jeepa Trackhawka nie przychodzi. No to można powiedzieć, że... No nie, no tam masz SQ7. W dieslu. No w dieslu, no ale też możesz kupić Stanach 4-litrowy. No można. Tak, Urusa możesz mieć, no ale to jest jakby inna liga cenowa, tak? Można powiedzieć, że w tej jakby cenie, bo... Ile one mniej więcej chodzą, no w tej chwili z tych roczników? Za takiego, no nie no, za 330 trzeba zapłacić, no, za ten rocznik. No to patrz, masz kategorię mocową około 550 koni. No. Wykonanie jak w topowych samochodach. No tak, tutaj nie ma... Tutaj nie ma dwóch zdań, tu jest wszystko dobrze, bardzo wykonane. No to w tej cenie można powiedzieć, że jest bezkonkurencyjny. Bezkonkurencyjny.
No wszystko, wiesz, co inne jest, to jest... Albo horrendalnie drogie, albo słabsze o 100 koni. Tak. I o wiele gorzej wykonane. Na dworze samochodu jest pola kierowania w tak zwany two-ton, czyli biała perła i piano black przez cały dach i słupki idące przez lusterka, przez listwy ozdobne i tu wszystko inne. Nie? Samochód jest czarno-biały po prostu, jak czarno-białe filmy. Patrzcie, 22, jaka mięsista opona, jaki w ogóle profil. To jest 285, 45, 22, nie? No to jest naprawdę konkretna opona. On trochę leży, bo on jak się go zgasi, to on się opuszcza, żeby łatwiej było wysiąść panu prezesowi, nie? Fajne jest też to, że jakby prezes wsiadając nie chciałby sobie ubrudzić swojego garnituru od brudnych progów, no to drzwi osłaniają progi elegancko. Podobny patent jest w Audi generalnie, ale no tutaj wszystko jest czyste, eleganckie, nic się nie pobrudzi wysiadając, nie? I przede wszystkim dla kogoś, kto ma, nie wiem, czy tam chory kręgosłup, czy coś, normalnie, nie zmieniając w ogóle nic, wsiadać. Jest fajnie i wysiadanie tak samo. Ale popatrz, jaki jest full pakiet regulacji fotela. Zrobimy taki popularny ostatnio test siadania samemu ze sobą, więc proszę bardzo, już to robię. Usiadłem sobie wygodnie, rozłożyłem sobie podłokietnik i delektuję się tym, że mam bardzo dużo miejsca na nogi. Ja mam 1,80 m wzrostu. Miejsce na stopy pod fotelem też jest pod dostatkiem, miejsca nad głową. To również dość dużo mimo tego szyberdachu. I samochód bez problemu komfortowy dla czterech osób. Tutaj mamy czteroosobową klimatyzację, podgrzewane fotele. Wszystko, czego tak naprawdę do życia potrzeba, żeby jeździć sobie z tyłu. Cup holdery, jakiś schoweczek. No, można robić trasę. To co? Tytułem podsumowania. Widzieliście moje i Bartka wrażenia z jazdy tym samochodem. Ja jestem naprawdę pełen podziwu. Jeszcze wcześniej nim nigdy nie jechałem. A przejechałem się i stwierdzam, że to jest naprawdę mega, mega, mega dobry samochód. Według Bartka zresztą, jak sami słyszeliście, idealny dla niego samochód, a Bartek jest bardzo wymagającym człowiekiem co do samochodu. Także jeżeli będziecie kiedyś mieć okazję kupić sobie takiego SVR-a w dobrych pieniądzach, albo nawet w złych pieniądzach, kupcie ten samochód, bo to jest naprawdę nie dość, że lokata, to jeszcze samochód, z którego można korzystać na co dzień i bardzo dobry przykład wielofunkcyjnego samochodu. Jeżeli chcielibyście więcej, klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i co? Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się.